W dzisiejszym odcinku będzie wykład o keratinizacji i o retinizacji skóry twarzy, także mam nadzieję, że ten temat będzie bardzo interesującym dla Was tematem, ponieważ w poprzednich odcinkach pod tytułem walki z uciekającym czasem poruszałem kwestię odbudowy BHL, silnego nawilżenia skóry, regeneracji, aby pozbyć się zmarszczek, wygładzenia skóry, wygładzenia zmarszczek mimicznych. I tak naprawdę ta cała pielęgnacja będzie miała sens dopiero wtedy, kiedy będziecie regularnie złuszczać swoją skórę, keratinizować, retinizować, także żeby umożliwić bardzo łatwą drogę penetralną substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Także w dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o retinizacji, o keratinizacji i będą polecajki produktowe. Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, nie krótkim, na moim kanale. Na wstępie tego filmu chciałbym Was poinformować, że w trakcie świąt będą publikowane filmy na kanale, z tego względu, że mam nagrane z wyprzedzeniem dla Was odcinki, a nie chcę dla Was po prostu zostawiać kanału na 2-3 dni pustego. Także kto będzie miał czas w święta Bożego Narodzenia bądź w pierwszy, drugi dzień świąt oglądać, to jak najbardziej odcinki dla tych osób będą. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o kolejnej funkcji redukcyjnej na zmarszczki, której zmarszczki nienawidzą. Także dzisiaj będziemy rozmawiać o kompendium wiedzy, także zróbcie sobie kaweczkę, herbateczkę. Ja już tutaj z kaweczką jestem na łączach z Wami. Także dzisiaj będzie kolejna daweczka wiedzy, także serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. I ten filmik będzie naprawdę kompendium wiedzy, abyście wiedzieli już wszystko na temat spektakularnej pielęgnacji skóry twarzy. Także musicie po prostu koniecznie wiedzieć wszystkie aspekty prewencyjne. Także mieliśmy w poprzednich odcinkach śluz ślimaka, który ma niezliczoną ilość badań naukowych, ceramidy, mieliśmy ekstrakt czerwonej koniczyny, mieliśmy matryksy, mieliśmy lipidy, mieliśmy różnego rodzaju składniki aktywne, które fajnie będą oddziaływały na naszą skórę. Ale tak naprawdę najważniejszym elementem też w prewencji przeciwzmarszczkowej, w leczeniu różnego rodzaju dermatoskórnych, regulacji gruczołów łojowych jest też keratinizacja i retinizacja. Posłuchajcie, nasza skóra z naukowego punktu widzenia ma samoistny okres odnowy skóry, odnowy komórkowej, który zachodzi co 28 dni. Czyli z naukowego, z książkowego punktu widzenia tak naprawdę nie musielibyśmy stosować żadnych peelingów, żadnych preparatów keratolitycznych, ponieważ nasza skóra co 28 dni sama zrzuca pancerz, żeby to tak Wam w delikatny sposób powiedzieć. Aczkolwiek nie jest takie kolorado party, jak to wygląda z naukowego punktu widzenia. Ponieważ wiele osób ma problemy z keratinizacją, ze złuszczaniem się własnej skóry, a zwłaszcza kiedy proces starzenia się skóry już jest w fazie postępowalnej, czyli postępuje bardzo intensywnie, niestety odnowa komórkowa również błędnie funkcjonuje. Czyli niestety nie pozbywamy się martwych komórek na skórka, nie regenerujemy skóry, blokujemy przenikanie cennych substancji aktywnych z pielęgnacji i tak naprawdę pielęgnacja nie ma jakiegokolwiek sensu. Ale w dzisiejszym odcinku połączymy sobie właściwości złuszczające z silną stymulacją kolagenu w skóry właściwej, fibroblastów i elastyny, jak i również kwasu hialuronowego, jak i również będzie poruszona de facto kwestia pogrubienia skóry właściwej z naukowego, bardzo silnego już artyrerycznego, tak można powiedzieć, punktu widzenia, czyli to będzie artyreria na poziomie już level hardu, jeżeli chodzi o redukcję zmarszczek, o silną stymulację skóry, redukcję trądziku i wielu innych aspektów. Także mieliśmy już składniki aktywne, które kluczowo działają na naszą skórę pod kątem odmłodzenia, ale musimy porozmawiać również sobie o retinolu. Retinol jest najsilniejszą z naukowego punktu widzenia substancją, która wykazuje bardzo silne właściwości przeciwzmarszczkowe. Nieprawidłowo stosowana może rozwalić barierę lipidową, uwrażliwić skórę, jak i również wywołać poretinoidalne zapalenie skóry i zaostrzyć różnego rodzaju czynniki negatywne na naszą skórę, czyli wysyp grudkowo-skornikowy, trwałe uwrażliwienie skóry, złuszczanie grubopłatowe, jak i również wielu innych aspektów, jak i również zaostrzenie na poziomie atopowym. Także retinol trzeba wiedzieć, jak należy w prawidłowy sposób stosować. Nie można stosować retinolu, który zawiera mikroplastiki, BHT i różnego rodzaju kancerogeny, ponieważ w żadnym wypadku wtedy w przypadku tego preparatu nie działają retinole, a działają substancje udawające działanie. Także po odstawieniu, po zmyciu preparatu z twarzy już efektu nie ma. Także nie mówimy tutaj o żadnych długoterminowych de facto rezultatach terapeutyczno-pielęgnacyjno-prewencyjnych, a mój kanał polega na tym, że będziecie mieli realne działanie, ponieważ mówimy tutaj o realnych, długoterminowych działaniach. Retinol. Witaminka A, witaminka młodości. Jest to cudowny składnik, który pomaga naszej skórze w pełni się odbudować. W wielu badaniach klinicznych wykazano, że retinol jest w stanie o 20 lat nawet odmłodzić
nasz zegar komórkowy skóry. Dlaczego? Ponieważ żaden składnik nie dorówna retinolowi pod kątem prewencyjnym, ponieważ retinol dzięki wytwarzaniu się w retinaldehyd, a później przekształceniu się w czysty kwas retinowy wywołuje niesamowitą odpowiedź kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Dodatkowo zrzuca martwe komórki w zaburzonym cyklu złuszczania, czyli cały czas nasza skóra jest tak jakby odetkana, czyli jest cały czas regularnie złuszczana, wszystkie martwe komórki na skórkę ulegają usunięciu, a pielęgnacja prewencyjno-stymulacyjna, którą stosujemy, może działać długoterminowo i przede wszystkim realnie i bardzo, bardzo długo. Czyli tak naprawdę stosując retinol w naszej pielęgnacji nie powodujemy tego, że pielęgnacja ma utrudnione działanie pod kątem redukcyjnym. Czyli pielęgnacja ma wtedy jak najbardziej w pełni bardzo umożliwione i ułatwione zadanie, aby wykazywać właściwości odmładzające, zastępujące medycynę estetyczną, masaże, jak i również wiele zabiegów medycyny estetycznej. Także jak najbardziej koniecznie musicie o tym temacie posłuchać i wiedzieć. Retinol, który się przekształca w witaminę, w kwas retinowy, to miałem na końcu języka, wykazuje bardzo silne właściwości odmładzające. Udowodniono to w wielu badaniach naukowych, że poddanej grupie pacjentów, czyli pacjenci, którzy byli w zaawansowanym procesie starzenia i na przykład używali retinolu przez okres 5-10 lat, efekty działania retinolu były porównywalne z wieloma zabiegami botoksowymi, jak i również z wieloma zabiegami wypełniania skóry. Ponieważ retinol jest w stanie jako z nielicznych, naprawdę z nielicznych składników aktywnych cofnąć proces starzenia. I on robi to poprzez stymulację i prawidłową naukę naszych komórek do pracy. I teraz wyjaśnię Wam pewien mechanizm, jak działa retinol, jak działa ogólnie nasza skóra. Jeżeli mamy skórę rozregulowaną w aktywnym trądziku, skórę dojrzałą, której procesy starzenia się skóry postępują, to tak naprawdę komórki naszej skóry nie funkcjonują prawidłowo. One robią co chcą, ponieważ zostały zniszczone, zostały zmanipulowane między innymi przez wolne rodniki, przez nieprawidłowo funkcjonujące komórki i one tak naprawdę zamiast nas chronić, działają na nas destrukcyjnie, czyli zamiast nas chronić, bronić, one nas powoli zaczynają niszczyć od środka. Taka jest prawda. I to są wolne rodniki. Wolne rodniki nienawidzą antyoksydantów i nienawidzą retinolu. Tak jak również komórki odpowiedzialne za proces starzenia się skóry nienawidzą antyoksydantów i nienawidzą retinolu. Także musimy naszej skórze pomóc. Tak jak w wielu komentarzach czytam, a po co mi ten retinol i tak dalej, ja tutaj będę miała retinizację się złuszczać. Właśnie po to. Ponieważ jest to substancja, która realnie i oddziaływuje na bardzo długim okresie perspektywistycznym na naszą skórę twarzy. I nie zastąpią jej żadne masaże, które działają chwilowo, żadna medycyna estetyczna, a tym bardziej żaden botoks. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale botoks niestety wszczepnięty w mięsień działa tylko 4 razy, a w przypadku niektórych grup ludzi działa więcej razy niż 4, na przykład tam 5 czy 6, ale później mięsień przestaje reagować na botoks i pojawia się pytanie, co wtedy? Masaże również błędnie wykonywane mogą spowodować trwałe opadnięcie się owalu twarzy, pogorszenie się stanu skóry, jak i również rozciągnięcie jeszcze większe zmarszczek niż były przed rozpoczęciem masażu. Także żaden kinezjum taping, żaden taping, żaden kobido, ponieważ nawet w moich filmach redukcyjnych, gdzie mówiłem o prewencji przyczyn zmarszczkowej, pojawiło się wiele komentarzy, gdzie masaż uszkodził skórę i pogłębił zmarszczki, jak i również znacznie pogorszył owal twarzy. I to jest właśnie ten sęk. Dodatkowo masaże są niewdzięczną pracą, ponieważ wystarczy je odstawić na chwilę i wszystko wraca. A właśnie na moim kanale macie długoterminowe działanie, że nawet po odstawieniu buteleczek, zużyciu kuracji, przeprowadzeniu kuracji, efekty z Wami zostaną. I te efekty nie znikną. Także posłuchajcie, retinol poprzez głęboką stymulację naszej skóry i właśnie wtedy zachodzi ten proces degradacyjny, czyli nasze komórki pod wpływem wolnych rodników są zbuntowane. One zamiast nas bronić są przeciwko nam, czyli one nas po prostu destrukcyzują, czyli nas usuwają, chcą nas zniszczyć, chcą nas pozbawić jakiejkolwiek funkcji obronnej, bo zostały nabuntowane. To tak jak ja Wam podam taki dość śmieszny przykład, jak Wasza koleżanka nabuntuje drugą koleżankę i druga koleżanka robi Wam burdę o coś, tak? Czyli ona została nabuntowana i nie przyjmuje czasem żadnych argumentów i potrzebuje bodźca stymulacyjnego, czyli argumentów, aby wytłumaczyć pewne sprawy.
No właśnie, no między innymi tak funkcjonuje nasza skóra. Jeżeli ona została zbuntowana przez wolne rodniki, przez stresy oksydacyjne, które są wyzwalaczami wolnych rodników, nasze komórki skóry się poddają. One nie mają siły i ochoty już nas bronić, chronić, regenerować, zapobiegać przed różnego rodzaju negatywnymi czynnikami. Tylko przez to właśnie, że one są zbuntowane, to takie dają przyzwolenie wolnym rodnikom na robienie z nami, co chcemy, co chcą. Tylko i wyłącznie. Czyli wtedy naprawdę w wielu zaawansowanych poziomach zachodzi bardzo szybkie odwodnienie skóry, podrażnienie skóry, nadwrażliwość skóry, pojawienie się zmarszczek. Retinol działa na takiej zasadzie. W formie czystej on tutaj ścięcza warstwę rogową, czyli usuwa martwe komórki na skórkę. Czyli on je po prostu wywala, rozprawia się z nimi. Retinal, przekształcony retinol w retinaldehyd, czyli retinal działa przeciwbakteryjnie, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, oczyszcza naszą skórę z różnego rodzaju martwych komórek na skórkę, martwej keratyny i silnie stymuluje skórę na powierzchni również, a w głębszych warstwach skóry, w skórze właściwej, kwas retinowy, czyli przekształcony retinaldehyd, wywołuje odpowiedź podobną właśnie do wolnych rodników, czyli wolne rodniki nas, nasze komórki skóry buntują przeciwko nam, zniszczy je. A retinol jest takim nauczycielem, że on wkracza do naszych komórek skóry i on je uczy. Macie krążyć tędyk, macie funkcjonować tak, macie działać tak, macie chronić swojego człowieka. Tak dość śmiesznie wam po prostu mówię, ale chcę wam zaobrazować dość łatwo, jak to działa. I retinol po prostu uczy zmanipulowane komórki prawidłowej pracy. Czyli on jakby ten bunt komórek usuwa. On je stabilizuje, stabilizuje różnicowanie się komórek i on je na nowo uczy prawidłowego funkcjonowania. Czyli w delikatny, dość śmieszny sposób retinol wjeżdża do komórek skóry i mówi nie, to te wolne rodniki kłamały was, buntowały was, one gadają bzdury, posłuchajcie mnie. I dziwnym trafem komórki właśnie bardzo silnie reagują na retinol. I w wyniku właśnie pomocy retinolu i nauczenia integralnego, prawidłowego funkcjonowania komórek skóry, nasza skóra przestaje się starzeć. Jest rozjaśniona, rozświetlona, rozpromieniona, bez martwych komórek na skórka, jest regenerowana, ponieważ nasz cykl funkcjonowania komórkowego został naprawiony. Czyli komórki nie działają już na nas destrukcyjnie, a działają na nas korzystnie. Także retinol jest takim nauczycielem skóry. On uczy ją od nowa, od podstaw do zaawansowanych schematów prawidłowego funkcjonowania. Czyli gruczoły łojowe ulegają po prostu wyregulowaniu i nie wydziela się z sebum. Zmiany trądzikowe ulegają zapomnieniu i zniknięciu i pełnej redukcji. Jak i również proces starzenia się skóry zostaje zatrzymany. Także wiecie, retinol jest takim bardzo inteligentnym składnikiem prewencyjno-stymulacyjnym, który ma bardzo istotne znaczenie dla funkcjonowania naszych komórek skóry. I taki śmieszny przykład warto wam podawać, ponieważ bardzo łatwo jest to wtedy wam po prostu sobie wyobrazić, jak to funkcjonuje, tak? Dlatego też się skupiam na podawaniu takich dość śmiesznych przykładów. Oczywistą oczywistością i oczywiście bezdyskusyjną kwestią jest to, że nie można zacząć od grubych petard na samym początku pielęgnacji z retinolem. Naszą skórę trzeba zaadaptować, czyli na przykład zaczynamy od najniższego stężenia, kończymy buteleczkę, przechodzimy do wyższego stężenia, kończymy buteleczkę i przechodzimy do jeszcze wyższego stężenia i kończymy buteleczkę. To jest taki proces właśnie tolerancyjny. Z perspektywy okresowego działania retinolu już zmniejsza się podrażnienie. Niektórzy piszą, że już nie widzą złuszczania i zaczynają miewać wątpliwości, czy retinol wykazuje właściwości złuszczające skórę dalej. Tak. On cały czas złuszcza, tylko on już nie działa w formie grubopłatowego złuszczania się skóry, a w formie mikrozłuszczania skóry, którego nie widzicie. Choć jeżeli skóra jest cały czas rozregulowana i tak jakby retinol podejmuje cały czas z nią walkę, to w niektórych przypadkach nawet po pół roku następuje cały czas złuszczanie skóry. I to nie jest w żadnym wypadku negatywny objaw. To oznacza po prostu, że wasza skóra potrzebuje większej pracy nad sobą i retinol robi ze wszystkich sił wszystko, co może. Ale pamiętajcie, że nie ma takiego czegoś, że retinol przegra walkę. Retinol zawsze walkę wygrywa. Zawsze.
Także musicie po prostu uzbroić się w cierpliwość. I jak najbardziej rekomenduję na samym początku drogi z retinolem stosować jak najmniejsze stężenia, które wykazują również takie same działanie. A później z perspektywy czasu można stosować większe. Aczkolwiek na moim kanale jest playlista retinol, tam jest wiele polecajek preparatów z retinolem, ale dzisiaj się skupię na dwóch polecajkach z retinalem, jak i również z retinolem, które działają w pełni skutecznie. Ale jeszcze zanim rozpocznę temat, chcę Wam powiedzieć, jak prawidłowo retinol stosować. Jeżeli chcecie zadziałać silnie odnawiająco na skórę, stosujecie retinol 3 noce pod rząd w tygodniu, doprowadzacie skórę do bardzo silnej retinizacji, czyli do podrażnienia, do silnego złuszczania, do zaczerwienienia. Przez 4 dni w tygodniu naprawiacie swoją skórę ceramidami, lipidami, substancjami odbudowywującymi, stosujecie antyoksydanty, konieczna ochrona przeciwsłoneczna. W trakcie retinolu nie można być w ciąży ani karmić piersią, to o tym już doskonale chyba każdy wie z moich wykładów, jak i również oczywiście trzeba spełniać wiele wymogów, czyli odbudowa i regeneracja, a w następnym tygodniu znowu 3 noce retinolu, retinizacja. I z perspektywy czasu już ta retinizacja będzie mniejsza, czyli podrażnianie, złuszczanie skóry będzie mniejsze, także już tutaj nie będzie żadnych obiekcji. Jeżeli na Waszym początku drogi z retinolem naprawdę skóra bardzo silnie reaguje na ten schemat retinizacyjny, czyli 3 schematy nocne pod rząd i na przykład to złuszczanie i podrażnienie nie jest wręcz Wam, dla Was do zaakceptowania, to na samym początku, przez pierwszy miesiąc kuracji retinolowej używajcie go 2 razy w tygodniu na noc pod rząd, nie 3, a po miesiącu zwiększcie częstotliwość po prostu do prawidłowego stosowania, czyli do 3 nocy pod rząd. Aby zachować ten cykl odpoczynku skóry od substancji aktywnej, ponieważ tak naprawdę stosując retinol w tygodniu, na przykład co 2 noc, czy tam co 3 noc, nasza skóra nie zdąży się zregenerować, ponieważ cały czas jest dozowana substancja, a tutaj chodzi o maksymalną akumulację kwasu retinowego w skórze właściwej, właśnie serwując jej 3 noce pod rząd, wywołać to boom na skórze i przez 4 dni, żeby skóra miała urlop wolny od substancji aktywnych, żeby ceramidy, lipidy, substancje odbudowywujące mogły wszystko ponaprawiać. Także moje schematy są jak najbardziej w pełni uzasadnione badaniami naukowymi. I teraz do Was przychodzę z polecajkami dwóch produktów retinolowych, które w mojej ocenie bardzo są skuteczne w swoim działaniu, ale wywołują mniejszy okres poretinoidalny. Czyli reakcja poretinoidalna w przypadku tych produktów nie jest aż tak agresywna. Na przykład stosując mój ukochany retinol marki Neutrea, to tam jest bardzo minimalistyczny skład. I stężenie 0,5% retinolu Neutrea jest porównywalne do 2% retinolu. I to już ze względu na tą bardzo prostą bazę aktywną, to działanie retinolu jest naprawdę bardzo, bardzo intensywne. Dlatego dzisiaj Wam pokazuję 2 produkty z witaminą A, które działają bardzo intensywnie, ale nie wywołują aż takiej bardzo agresywnej odpowiedzi poretinoidalnej. Czyli jest to złuszczanie, jest to podrażnienie, jest ta stymulacja, ale jest to mniej negatywne dla nas. Czyli mniej piecze, mniej się skóra czerwieni i jest złuszczanie, ale mniejsze, także z tymi 2 produktami na samym początku, jak za Pan brat, każdy z Was może wybrać coś dla siebie. Ale w przypadku jednego produktu, ze względu na jego budowę, jak i również kompozycję substancji aktywnych, jest konieczne stosowanie konieczne 7 nocy pod rząd i miesiąc przerwy, 7 nocy pod rząd, miesiąc przerwy, ale o tym produkcie Wam zaraz opowiem. Pierwszy produkt, który polecam do każdego typu skóry, w przypadku nawet bardzo wrażliwej skóry, do drogi z retinolem, jest to Simply Nature by Kloshi Retinol o stężeniu 0,25%. Jest on dostępny w drugerii Rossmann. Emulsyjna konsystencja, momentalnie się wchłania, nie dość, że retinizuje, to bardzo silnie nawilża, ponieważ mamy właśnie tutaj ten kompleks glikohyal i jest to kompleks, który jednocześnie umożliwia czerpania walorów korzystnych z retinolu, jak i również od razu dochodzi do odbudowy skóry i naprawy bariery lipidowej. Także jak najbardziej jest to retinol odpowiedni dla osób o każdym typie skóry na drogę początkową z retinolem. A jeżeli boicie się wyższych stężeń retinolu, jak najbardziej możecie cały czas go stosować. Efekty będą również spektakularne. Także jest to hit z Rossmana, który się powinien mega, mega sprawdzać. I teraz następny produkt, który rekomenduję do stosowania 7 nocy pod rząd i już Wam mówię dlaczego.
Formuła tego produktu jest tak skoncentrowana, że nie doprowadzi się do reakcji poretinoidalnej w ciągu 3 dni. I żeby doszło do reakcji poretinoidalnej w przypadku tego produktu, trzeba go stosować 7 nocy pod rząd i później przez miesiąc przerwa. Czyli tą kurację serwujecie sobie raz w miesiącu. Czyli nie aplikujecie już 3 noce pod rząd w tygodniu, tylko 7 nocy i miesiąc przerwy. Jest to 7-nocna kuracja ampułkami marki Dermika z retinaldehydem. Ampułki Retinal. One kosztują w HEPE około 80 zł. Mamy tutaj 0,08% retinolu i mamy 9,5% kompleksu humektantowego. I właśnie jest to idealne kombo. I retinaldehyd bardziej się skupia oprócz walorów odmładzających, ponieważ on też posiada właściwości odmładzające, bo to jest drugi metabolit czystego retinolu, czyli po przekształceniu się. Ale retinaldehyd skupia bardziej się swoje właściwości na działaniu przeciwzmarszczkowym i przeciwtrądzikowym, regulującym prawidłową pracę gruczołów łojowych. Także jeżeli chcecie sobie zaoszczędzić czas i nie chcecie stosować 3 noce pod rząd retinolu w tygodniu i macie skórę bardzo wrażliwą, trądzikową, nadreaktywną, rozregulowaną, to kuracja taka raz w miesiącu retinalem będzie dla Was w pełni odpowiednia. Także jak najbardziej 7 nocy pod rząd można po pół godzinie nałożyć na te ampułki krem zwykły, prosty, nawilżający, na przykład Allantan Sensitive z filmu, który był na kanale, ten ceramidowy, jedyny produkt z dobrym składem, Cevit plus SVR, zieja, masło kakaowe, kremy proste, żadnych kremów intensywnych, ale możecie też je zostawić sauté, wtedy działanie będzie bardzo intensywne i mocniejsze, nie będzie osłabione kremami, na noc jak najbardziej sauté też można zostawić. Są to produkty dostępne w Hebe, a ten produkt jest dostępny w drogerii Rossmann. Także mamy tutaj kombo, które działa stymulacyjnie i bez niego tak naprawdę cała pielęgnacja nie ma sensu. Ponieważ pielęgnacja nie ma tak jakby drożnej drogi penetralnej, czyli działanie tych produktów nie może być efektywne. Musimy usuwać martwe komórki na skórkę, a jeżeli cykl odnowy komórkowej jest zaburzony, musimy dopomóc naszej skórze i sami po prostu wziąć sprawy w swoje ręce i dokonać tej odbudowy. Pamiętajcie, że skóra, która zostanie już odbudowana i naprawiona, ona już będzie prawidłowo funkcjonować, czyli cykl odnowy komórkowej będzie zachodził prawidłowo, profileracja komórek również będzie prawidłowa, jak i również ogólna, gruntowna regeneracja skóry będzie również na bardzo prawidłowym poziomie. Także stosujmy retinaldehyd, ponieważ są to najsilniejsze substancje przeciwmarszczkowe, które w połączeniu w różnych kombach z innymi składnikami w następne dni po retinolu tworzą duet w pełni redukcyjny na zmarszczki, prostujące zmarszczki, regenerujące, zastępujące medycynę estetyczną. Także jak najbardziej mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to bardzo Was proszę o łapkę w górę i komentarz. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia. Buziaki serdeczne i pozdrawiam. Hej.